Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio. Witam was w trzecim odcinku z Risen 3, Władcy Tytanów. Ciężka nazwa, bardzo to ciężka, ale muszę starać się dobrze wypowiadać. Risen 3, Władcy Tytonów. Tytanów, kurde, Tytonów. Pomyślałem sobie o piłkarzu Tytoniu i powiedziałem Władcy Tytonów, kurwa. Czasami to niedojebanie, ale nieważne. Jesteśmy tutaj. Pati. Urosły ci coś przez te dwa odcinki? Nie, dalej ma te same kształty. Dobra, my wracamy do klimatów. Będę dla was nagrywał zapasowe odcinki, bo gra bardzo się przyjmuje. Zaraz będzie drugi odcinek, tam za jakieś 5 minut. Będziecie mieli już przetworzony i cały wysłany. A my tu się zajmujemy w dalszym ciągu exploringiem. Tak, bo to jest podstawa każdej gry RPG. Bez dobrego exploringu ani rusz po prostu. Dobra, tam mamy jakąś drogę. Czy już zakładam, że ta droga do nas gdzieś zaprowadzi. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze wolałbym... O kurde. Dobra, już tu jakieś diabełki. Ciulki, diabełki. Dawaj, co tu masz? Oczywiście zaczynamy trzeci odcinek z kolejną małżą, która jest pusta, no niestety. Dobra, wyrąbane. Myślałem, że coś się znajdzie ciekawszego. Muszę obserwować, czy nie ma gdzieś małży. O, proszę. Nie, ta seria się będzie za chwilę opierać na samych małżach i potworach. Okej, dobra. Jep, i kolejny żółw. Jep, dobra, era diabełek. Jep ci. Oh yeah. Dobra, chowaj ten mieczyk. Małża. Mięsiwo. Mięsiwo, dziękuję. Małża, nic. Kurde. Dziwne, nie? Ale dobra, teraz trzeba ubić kolejne ścierwo. Takie gówno to będziemy z miecza wybijać, bo to nawet nie ma sensu marnować naboi, tak jak już powiedziałem. No kurde, weźcie się ustaw, kobieto, jeszcze parę kroków w tył. No i teraz nie mogę go przelutować, dobra. Małża, a co do małży, pusta, szkoda. Tu leży następna. No przecież mam oczy, kobieto. Daj mi... Aha, stworzenie się zbugowało. Zawsze coś. Dobra, małża, a w tej małży... Już mamy 11 pereł, fajnie. 11 razy 15, dam, obliczcie mi, bo ja nie mam czasu na matematykę taką. Coś 155 sztuk złota, no. No to fajnie, to nie jest najgorzej. No, myślałem, że da się to podnieść, a tak to się nie da, no. Trochę lipnie, no, ale co poradzić, co poradzić. Tej, wskoczył tu. Ale tu już chyba nie wskoczy. No nie, nie da rady. Musiałby być zręczniejszy. Tutaj pustki świecą. Dobra, Patty, czemu ja cię posuwam w przód? A nie powinienem cię posuwać w tył? Dobra, ona lubi wszędzie, jak ją posuwam, wszędzie. Dla niej nie ma to znaczenia, w którą stronę, byleby to poczuła. Dobra, moment, save'a. I chyba widzę ścierwo zjada. Już tak to powiem, śmiesznie, ścierwo zjad. Albo to jest zębacz znowu. No ścierwo jada jak nic, no z gotika. Ej, atakuje. Kurde, agresor, agresor jak nic. Ej, kurde. Dobra, taki byłeś agresywny, no. Takie ścierwo, surowe drobiowe udo. Pasztecik się zrobi z tego niezły. O, kolejne ścierwo. Dobra, ścierwo zjad. Chodź tu. Jeb. Łoty. Patrz, jakie to jest zawzięte gówno. Nie, spadło mi. A ja chcę je przeszukać. No nie, no i teraz muszę schodzić na dół. Kobieto, musiałaś mi stworzenie zrzucić. Chcesz, żebym ja cię zrzucił? Kurde. No to ja cię mogę w stędu analnym zrzucić, jak się prosisz o to. No kurde, no stworzenie mi zrzuciła i to ja muszę zapieprzać, kurde,
żeby przelutować jedno stworzenie, no. Taki wał, kurde, ta kobieta ma. Taki tupet. Dobra, tam już byliśmy, więc nawet się nie wracam. Ale nie no, bez jaj. Po prostu bez jaj, żeby mi... No na złość mi zrobiła. Dobra, jest ten ścierwozjad. Mamy to drobiowe udo. I kobieto, na następny raz mi czegoś takiego nie rób, bo to jest złe. Ty dobrze o tym wiesz, nawet doskonale. To jest złe, to co zrobiłaś. Dobra, w sumie możemy wrócić się skąd przyszliśmy i lutować dalej te pomieszczenia. Dobra, płyń sobie dalej. Ci nie przeszkadzam. Ona też płynie? Dobra, płynie. Nawet szybko. Okej, dobra. Zaszła już? Zaszła. Idzie za mną. Ona jest jakby taką naszą sojuszniczką stałą. Dzięki czemu ona nam pomaga przy zabijaniu jakichkolwiek stworzeń i to jest bardzo na plus. Bo gdyby nie ona, no to może bym nie dawał rady i miałbym trudności. Dobra, sprawdzamy roślinność. Zawsze coś tutaj ma... O, jest krwawy korzeń. Czyli to, co w sumie jest w każdej grze prawie, że. O, coś tutaj jeszcze znajdę. Jak się dobrze rozejrzeć, nic nie ma. Szkoda. Ale tam chyba jest jakaś jeszcze droga. To moment. Bo tu też jest jakaś droga. Wszędzie są jakieś drogi, kurde. Tu się zajdzie. Coś jest tutaj. Odskoczyła Patty. Coś tu mamy? Nie. Pustka. Oj, stąd wolałbym... Z takiej wysokości wolałbym nie odskakiwać. Poważnie. O, o, tu się można wspiąć. O, i kurde, wskoczył. A jednak działa ten tryb wspinaczkowy. No, dobra, NPC-ty też mogą się wspinać. To całkiem fajnie. Dobra, biegniemy dalej. Raz w tą stronę. Oho. Nic tu nie będzie. Póki co. Save'a sobie trzepniemy. Jebut. Dobra. Coś tu mamy? Nic. Ciemno jest. Ale to przez cień, wiadomo. Dobra. Ubijaj to ścierwo. O kurde. Robi się ciekawie. Trzy ścierwojady. O kurde. No patrz. Jakie zawzięte gówno. No żeby... Pomóż mi, kobieto. Dobra, dałem radę. Kurde, biją te ścierwo. Dobra, kilka krakersów sobie zjemy. Znowu surowe drop. Fajnie. Dużo tego będzie w sumie. Gdzieś był jeszcze trzeci ścierwo. Ja, czekaj, tu był jeden, drugi. Tu trzeci jest, dobra. I fajnie. Dostaliśmy te drobiowe utka. Moment, gdzie by to najpierw sprawdzić? Tam za ciemno. Tutaj się boję. No tutaj możemy sprawdzić. Tutaj zawsze będzie dla nas. Nie no, piękne widoczki po prostu widać, nie ma co. Okej, dobra. Tu coś jest? Nie. Tak mi się wydawało, że coś jest, ale to tylko pozory mylą. Nie ma tu jakiegoś grzybka czy coś? Nie. Świeci pustkami. A tu możemy sprawdzić. Tak dla zasady. I nic nie widać. Dobra. Czyli kolejna pustka. Chodź tutaj, tutaj, tu, tu, tu. Tu są te. Dobra. W tych szkieletach nic nie ma. Czyli też pustka. No to jedynym kierunkiem jest lewo. Innego nie widać za bardzo. Dobrze. I jeżeli przy naszym szczęściu i skillu uda nam się coś znaleźć ciekawego, to je to wykorzystamy w dość ciekawy sposób. O kurde. Ty to zapisz, bo słyszałem jakieś warczące. Nie nadpisuj autosave'a, tylko ten save, dobrze? Dziękuję. Weź ty miecz wyjmij, bo ja kurde obawiam się, że coś ciekawego nam, mocnego i groźnego zaatakuje. Idę wolnym krokiem. Mam wrażenie, że to stworzenie jest niedaleko. O właśnie, jest. I o wilku mowa. I najlepiej jak się przekradniemy. Jeszcze ty save'a walnij kolejnego. Dobra,
A i tak nas... O, dobra, zauważył. Jest, smoczy zębacz. A, jak dostał. O kurde, o, o. Jeb, dobrze. I 200 expa. Dobra, kolejne stworzenie. Szponiasta małpa. A, na 3 hity schodzi. O kurde, jeszcze jedna małpa. Dobra, poszło. Okej, okay, super. Coś tu nie ominięte jest? Dobra, wszystko jest. Tak, trzeba. Kurde, trochę ciemno mi tu jest. Czekaj, mamy tu jakąś pochodnię czy coś? Wszystko sprawdzimy najlepiej. Pochodnia jakaś, no cokolwiek było. No ciemno jest mi strasznie. No taka pochodnia podstawowa by mi się przydała i już by było fajnie, bo bym widział wszystko. Teraz to mam problem, bo za bardzo nie będę mógł widzieć w cieniu. Tam wolałbym nie schodzić, bo potem spadnę. I nie za ciekawie by to się dla nas skończyło. Z pewnością. O, tutaj jakieś rzypki, halucynki nie ma. Nawet dobrze. Bo one nam robią figu-migu. O, 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 o. Ścierwojad. O, dostaliśmy plus 10 punktów za sępa. Taki achievement. Bardzo fajnie. O, dobra, coś tu ominąłem? Nie. Dobra, możemy dalej lutować. Przynajmniej jest kolejny ścierwojad. No i fajnie się bije. Kombo takie przyjemne, jeżeli chodzi o takie stworzenia. Niektóre się bardziej wzorują na agresji, niektóre na defensywie. Wiecie, są różne. Na unikach. Różne są archetypy stworzeń. Więc my na to wpływu kompletnie nie mamy. A jakbyśmy nawet mieli, no to co by to nam dało? Dobrze. Okej. O, coś usłyszałem. Gdzie to stworzenie jest? Walnij save'a. O, już będzie pierwsza godzina gry za nami. Ogólnie. Więc nie jest naprawdę źle, jak dla nas. Oho, okej. Dobra, widzę tam kolejnego bydlaka. Chodź tu, chodź tu. O kurde. Kurde, przerwałeś mi strzał. Tej, patrz, zrobił unik. Dobra. Tej babie to muszę pomóc. I piękne dobicie. 3 ścierwa poszły w pizdu kolejne. No i bardzo fajnie. Widzę, że tutaj mamy teren ścierwojadów. To bardzo fajnie, warto je ubijać. Wtedy będziemy mieli więcej żywności. Wiadomo. Dobra, zjedz sobie coś, bo ci pozwalam. Kolejne ścierwojad, nie? Ale ten cień mnie wkurza. Gdybym miał pochodnie, to bym wszystko widział idealnie. Dobra, kufer zamknięty. To czy sobie następnego zapasowego save'a walniemy. I to chyba będzie tutaj. Dobra, zapisane. Chyba będziemy mogli robić nieskończoność zapisów. Tak przynajmniej mi się wydaje na oko. Ale to jeszcze pewne nie jest. Dobra, zejdziemy sobie niżej, bo mam wrażenie, że ścierwojady nas usłyszały. I trzeba będzie je ubić. Ale bardzo fajny mamy błyszczący miecz. On tak się fajnie błyszczy, kiedy bijemy. Dobra, trzeba nieco odskoczyć, bo bym się zbugował w tym miejscu. Okej, okay, teraz jak zejdziemy na dół, to... Aha, czyli jesteśmy w tym samym miejscu. Tak, to jest to samo miejsce. Czyli tu nas jakby droga prowadziła tam. To w sumie można się zawrócić. To może nieco przesprintujemy. Bo to nie ma sensu się kręcić w tym samym miejscu drugi raz. Tylko po prostu idziemy. Tam już przeszukane. Mamy tam skrzyneczkę do
otworzenia, jak posiędziemy umiejętności, to wtedy, wiecie, otwieramy. Teraz pójdziemy sobie w tą stronę, bo jeszcze tam nie byłem. Co by się stało? O kurde, tam jest jakiś zębacz. Czekajcie, a może go ubijemy wspólnymi siłami? A, sprawdzimy. Nigdy nic nie wiadomo. Jak ubilibyśmy tego dziada, o, to by było nieźle. Dobra, teraz save, a nie wczytuj. Gdzie mam save numer 1? Jest tutaj. Okej, dobrze. Teraz podchodzimy do niego i zaczynamy walkę. Zobaczymy, czy nam się w ogóle uda. A, zębacz. Taki strzał, wiecie. O kurde. No bij to, bij to. O, jaki odrzut. O kurde. A, skalny pająk. Ciekawe, co mi takiego zrobi. Dobra. Nie zagroził mi bardzo. Tu mamy smoczego zębacza i sporo lutu, jak widać. Kolejny kuferek. Ale najpierw tutaj byśmy przeszukali sztylet do rzucania. O! Bardzo fajnie, mamy sztylety, noże. Fajnie, fajnie, fajnie. Takie coś nam się może przydać, jako broń taka poboczna. Rzutki, takie tak zwane rzutki dla mnie. Dobra, tu leży dalej Petty. Kolejny nóż. I sporo sztyletów do rzucania. No, to fajnie. To nimi się narzucamy. Teraz sprzęt. Czekajcie. Lewa ręka. Pistolety, sztylety i podłe sztuczki. Aha. Czyli w sumie jakbyśmy teraz mogli założyć ten sztylet do rzucania. 5 sztuk. Sztylet sobie dajmy. Sztylet, właśnie, co ze sztyletem? A dajmy sobie go tutaj. Ale kurde, ja chciałem sztylety. O, dobrze jest. Super wręcz. Dobra, czyli będziemy mogli sobie zawsze potem zmienić na sztylety. A co z nożami, właśnie? Bo noże to chyba są łupy, nie? Noże. No, noże to są łupy. Czyli one idą jakby na sprzedaż potem. Za sztukę złota. Ale idą. Dobra, to tutaj jeszcze zrobię jednego nowego save'a. Bo tutaj mamy ten kolejny kufer. A po to robię te zapasowe save'y. Bo wtedy zapamiętuję przy okazji tym bardziej lokacje tych kufrów i tak dalej. To się przydaje. No, nawet tu jest bryła nefrytu. To już jest i tak save zrobiony. I tak już zapamiętam, że tutaj będzie bryła nefrytu. Dobra. Spadać mi odłamki szkieletu. Coś tu mamy? Nie. Dobra. Spoko. To może nieco przysprintuj, hm? Dobra. Ale tak trochę dziwnie zaczyna sprintować. Trochę jak Connor w trójce. No tak dziwnie trochę bym powiedział. Taki ten początek taki trochę sprint a la Connor. Ale dobra, wyrąbane mam na to. Dobra, to teraz tak. Coś tu jeszcze znajdziemy? A fajnie, że przenikamy przez tą roślinność. Szkoda. Co my tu mamy? Czaszkokwiat. Aha, bardzo fajnie. Coś jeszcze? Aha, trzeba będzie się zawrócić, bo tu już mamy tylko urwisko, gdzie po prostu możemy się zrzucić. Dobra. To w sumie uciekamy stąd. O, troszeczkę się przemęczył nasz bohater, ale to nie szkodzi. Coś tu mamy? To ja myślałem, że to jakaś jaskinia. Ale takie dziwne odgłosy słyszę. Jak ktoś żyje, to zawsze go zabijemy, no. Za problem. Żaden problem w sumie. Dobra. Te tereny mamy już przeszukane, wyczyszczone. I myślę, że tutaj już nikt nie będzie nam sprawiał zagrożenia. O, kwiat.
zapomniałem. Najpewniej musiałem ominąć ten kwiat. Piszcie też w komentarzach i też obserwujcie, czy czegoś nie pomijam. Zawsze mogę się po to wrócić i wziąć. No i wtedy problem znika. Dobra, co my tu mamy na dole? O, dobra, nawet nie ma co tam się zrzucać. Bo i tak bym się nie zrzucił. Okej. Oho, dobra. Coś tu jest? Nie. Dobra. Aha. O, krwawy korzeń. Dobra. Tu jest ten głęboki cień, który no nie sprawia mi takiej frajdy. A co ja mam poradzić na to? Tutaj dalibyśmy radę się wspiąć? Dałoby radę na wspinaczkę? Nie. W życiu. Dobra, to może idźmy teraz górą. Tak, sprawdzimy sobie górę. Czy czegoś tu nie zabrakło? O, małpkę co zabijemy. O, plus 10 chwały. A to tylko dla expa zrobiłem. Małpka mogłaby równie dobrze żyć dalej. Ale wiecie, każdy exp jest przydatny. Nawet taki najmniejszy, ale jest przydatny. Coś tu mamy? Dobra, pusto. Ja tak się rozglądałem. Czegoś nie przeoczyłem, jak zwykle. Dobra. Szponia stąd teraz trzeba ubić. O kurde, trochę tych się małp narobiło. Dobra, nie rzucaj mi tu, kurde. Są te małpy z jedynki. Bo w jedynce też były te małpki. Wredne. Dobra, zdechła. Dawno. Dobra. Poszło. Dobra, a resztę małp... Ała. Czy resztę małp mogę przeszukać? Nie mogę. Dobra. Szkoda. Kolejny czaszkokwiat. No. A będziemy mieli odpowiednio dużą ilość roślin, to albo je posprzedajemy, albo wykorzystamy na przetwór mikstur. Choć mówiłem, że nie będę się zajmował alchemią, ale zobaczymy. Gra może mi zmienić perspektywę widzenia, więc spokojnie. Dobra. Czy coś tu jeszcze mamy? Co mogłoby przykuć naszą uwagę? Nie. To możemy zejść nieco niżej. O, tu coś mamy. Ciekawe, czy da się to podnieść. No błyszczące to powinno się dać w sumie. Jest jakiś krwawy korzeń. Stado motyli. Da radę wskoczyć tam? Nie. Dobra. To był tylko krwawy korzeń. To się wykorzysta potem. Dobra. A teraz tak. Jeszcze mamy parę, chyba z 5 minut czasu. Jak nie więcej. Może nam się uda coś jeszcze znaleźć. A jeśli nie, no to trudno. Tak jak powiedziałem, no chcę całą grę przeszukać. Od A do Z, więc tu się staram jak najlepiej tutaj to wykazywać. Nie mówię, że to będzie profesjonalnie, choć będę się starał tak robić, ale w większości będę takie tereny przeszukiwał. Dobra. Dobra, teraz zejdziemy nieco niżej, bo tu jeszcze w tą stronę chyba nie przechodziłem. Zróbmy zapis. Dobra. Nie, bo miałem wrażenie, że to jest jakiś smoczy zębacz, a to znowu była palma tylko. O kurde. To i tam mamy jakąś jaskinię. Jestem ciekaw, co się stanie, jak ja się tam zrzucę. O kurde. Tej, dobra. Zgadzam się, piszę się na to wręcz. O kurde. O kurde. O kurde. Coś żeśmy się wpakowali. O kurde. Damy radę, spokojnie. Tej, jakie to bydle jest mocne. Dobra. Już takie twarde nie było.
Ale gdzie Patty? A, Patty nie zaskoczyła ze mną, co za suka. Już tak powiem to brzydko, no bo kurde, nie zaskoczyła! Co, dupy se nie chcesz połamać? Ja musiałem kurde zrobić, kurde, fikołka musiałem zrobić w powietrzu jeszcze. A ty się boisz zaskoczyć, taki wstyd. O, Kowalski młot. O. The legendary home once drew up a cunning plan to break into the royal palace. He used all of his skills to devise it. When the Inquisition got its hands on the plan, the governor of Puerto Sacarico decided to hold on to it for safekeeping. That plan could be useful. Mamy jakiegoś nowego questa. The legendary home. He went. Dobra, czyli mamy questa. Fajnie. O, Patty, jednak ruszyłaś swoje cztery litery. Bardzo fajnie. Odwdzięczać się w łóżku. Kurde, zsuwaj się. Nie wiem, czemu ja mam z tą postacią takie... O, jeszcze ścierwo jadł. Mało ci... No patrz. No jeszcze to wredne gówno musiało mnie uderzyć. Dobra, dzięki, żeś dobiła za mnie. Naprawdę jesteś spoko, lacha. Dobra, coś tu mamy jeszcze. O, grzyb. Ja bym miał tego nie ominąć. Czaszkokwiat. Znowu grzyb. No, trochę tu będzie lutu. Tylko nie wiem, czy my się przypadkiem nie wróciliśmy. Ale chyba myślę, że nie. No nie. Niestety wróciliśmy się. Oj, 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 oj. To trochę mamy przechadzki znowu. Dobra, o! Małże tutaj nie wziąłem, widzicie? Pominąłem taką najprostszą rzecz, jak małże. Dobra, no to teraz trzeba będzie znowu przejść nieco drogi. No tutaj widzę, że no nic już nie leży. Teraz trochę pobiegamy. Ale fajny quest. Tylko idzie się przegląda ty... O, jest dziennik. Poszukiwanie skarbu. Umieść znacznik na mapie. O, tu mamy X. A nie, nasza X to jest właśnie Patty. A gdzie jest ta? Wszystko, załoga. Jest nasza Patty. O, możemy mieć więcej ludzi w załodze. A, Patty to moja siostra, kurde. To by się z nią nie podupił nawet, kurde. Oj, no to ja już myślałem, że w łóżku będzie... Ło! Zarwanie deski, ale niestety, no... brat i siostra, no nie, no nie może czegoś takiego być. No, kazirodztwem by to się skończyło, nie. Dobra, osoba zalecająca zadanie, cel misji. Aha, pokaż tą mapę morską. Dobra, ekwipunek. O, chyba możemy wbić ten. A... neutralny. Tak patrzę, co tu można. A czego tu nie można? Zdolności, walka wręcz. Wytrzymałość. Aha, jak będziemy mieli tyle złota i walki wręcz, to będziemy mogli mieć broń sieczną. Tu broń kołującą. A, chyba na takiej zasadzie będzie to polegało. Nasze kształtowanie skilli. No tak, czyli będziemy złotem płacić za skille. No cóż, trzeba będzie się nieco obłowić. Dobra, to wiecie co? Może nieco przebiegniemy się szybciutko. I byśmy mogli za jakiś czas skończyć odcinek. Właściwie to już za chwilę bym nawet powiedział. Dobra, idziemy, idziemy. Trochę się nasza postać zmęczyła. Ale idziemy, idziemy. Mimo wszystko idziemy. I w tym miejscu, gdzie żem pobiegł, skończymy odcinek. Dobra, to chyba będzie tutaj. Takie mam przynajmniej wrażenie, że to tutaj. A, i teraz droga na dół, tak. Teraz tą drogą na dół. Dobra. To wiecie co? W tym miejscu skończymy już odcinek. Trzeci.
Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie go. Jeżeli Wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I zapraszam serdecznie na następne odcinki z Risen 3 Władcy Tytanów. Z tej strony był Skorpio. Trzymajcie się. Na razie. Yo!